Witam wszystkich bardzo serdecznie. Krzysztof Lech Łuksza, witam na moim kanale. Z, nasz, z, z nami jest dr Piotr Napierała, historyk, autor książek, również taki publicysta na YouTubie, wiele ciekawych materiałów. Witamy, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Proszę Państwa, porozmawiamy dzisiaj na tematy ważne, myślę, czyli między innymi kwestia postrzegania Chin, kwestia postrzegania Rosji, Kwestia postrzegania również USA, dlatego, że też i na moim kanale, w naszym środowisku zasadniczo sporo jest na ten temat dyskusji. Ja przyznam szczerze, że w, przez spory, spory czas miałem taki chyba właśnie trochę wykrzywiony obraz Zachodu i Chin. To znaczy, że patrzyłem na to wszystko przez pryzmat ideologiczny i no, przyznam szczerze, że to nie zawsze chyba się sprawdza. Teraz mam takie silne wrażenie, dlatego że często tutaj w naszej bańce, mówię o, o takim naszym środowisku, powiedzmy na prawo Odpis, postrzega się Chiny jako no, przyszłego hegemona jako państwo, które już niedługo będzie rządzić na świecie i za chwilę USA będzie musiało wywołać wojnę, dlatego żeby do tego nie dopuścić. Spogląda się na Stany Zjednoczone również bardzo krytycznym okiem, również w przez pryzmat różnych ideologicznych spraw, ale myślę, że warto poruszyć tematy nie tylko leżące na tej ideologicznej płaszczyźnie, ale również jakby całościowo się zająć tym tematem, i dlatego chciałbym, dlatego zaprosiłem pana doktora Piotra Napierałę, który na te tematy się wypowiada. I teraz pytanie, panie doktorze, proszę powiedzieć: właśnie skąd? Najpierw, najpierw pytanie, może odnośnie samych Chin, czy rzeczywiście. Potęga Chin jest wyolbrzymiana u nas w Polsce, w, naszym, w naszej przestrzeni publicznej. Jeżeli tak, to dlaczego? Kto za to odpowiada? Jak najbardziej jest wyolbrzymiana i to w sposób zupełnie niesamowity. Przede wszystkim za, zadziwia to, że Chiny są podejrzewane o to, że fałszują swoje wyniki gospodarcze, i to o tym mówi. Mówił najbardziej głośny autor, który o tym mówił, to profesor Louis Martinez z University of Chicago, który twierdzi, że Chińczycy od 2006 roku, ile dobrze pamiętam, fałszują swoje wyniki gospodarcze, dodając sobie 40% więcej wzrostu PKB rocznie. Czyli krótko mówiąc, zwiększają swoją gospodarkę no, wielokrotnie już w tej chwili, tak? i. Jak to jest możliwe, by ktoś mógł się zastanowić? No, jest to możliwe, ponieważ tak naprawdę my nie mamy, jak oszacować gospodarki chińskiej jej wielkości. Nie ma na to żadnego sposobu, ponieważ ten kraj jest zamknięty, nawet dużo bardziej niż Rosja to jest zupełnie inna skala na, na to, żeby się przyjrzeć, jak ten kraj właściwie działa, jak ten rozwój, gdzie ten, jak, jak potężny jest ten rozwój, dlatego że wszystkie dane ekonomiczne są wstrzymywane i są tak podawane, jak tego zechce Partia Komunistyczna Chińska. Czyli te, 90, czyli te 60, 70, 90, tam różni ludzie, nawet nie ma zgody, ile jest członków partii. My nawet tego nie wiemy. Niektórzy mówią 70, niektórzy 90 milionów. W każdym razie to państwo w państwie, zwane Partią Komunistyczną Chin, oni mają całkowitą władzę nad tymi informacjami. Profesor Luis Martinez zauważył, że to się po prostu nie dodaje. Wiele państw autorytarnych, zwłaszcza Chiny, Podają dane o wzroście PKB, który się nie zgadza z ilością przyrostu światła, po prostu z, patrząc z kosmosu. To znaczy, jeżeli jakiś kraj rośnie tam w jakimś tam tempie, na przykład 5% PKB, to powinno wzrosnąć to powinno i tyle i tyle oświetlenia po prostu. I to jest coś, co każdy widzi, bo satelity robią zdjęcia całemu globowi. Wieczorem widać te światła i widać na przykład, że kraje, którym przybywa na przykład populacji, mają więcej tych świateł, ale na przykład nie tak dużo więcej bo nie są takie bogate. To jest przypadek Nigerii na przykład. A w, chi, w Chinach no, no widać zarówno odpływ ludności, jak i widać też to, że ten rozwój jest dużo wolniejszy niż, niż Chińczycy głoszą, że jest. Często jest tak, że A, ktoś... To jest jedyny autor, który to zauważa. Często jest tak, spotkałem się z takimi opiniami, na przykład no też rozmawiałem z kimś na temat Chin i ktoś był takim piewcą, tego, no jak się okazuje, chyba mitu na temat wielkiej potęgi Chin no i on mówi, byłeś w Chinach? Ja mówię, nie byłem, no, w starożytnym Rzymie też nie byłem, ale mogę coś o tym powiedzieć A, no ale on, ten mój rozmówca był i widział, był w Hongkongu był w Szanghaju, w Pekinie widział wielkie wieżowce, wielki rozwój infrastrukturę, no i często niektóre osoby na tej podstawie, takiej powiedzmy wizualno estetyczny widzą te wieżowce, no i no i mówią, no przecież Chiny tu się znakomicie rozwijają. No, jest taki koncept wiosek podjomkinowskich, które nawet nie do końca były takimi wioskami podjomkinowskimi, ponieważ właśnie książę Podjomkin budował na, na południu Rosji dla Katarzyny II. Miasta i te miasta rzeczywiście powstawały, ale on przeganiał ludność jednego miasteczka do drugiego miasteczka, tak żeby się wydawało, że one są wszystkie dużo bardziej zaludnione i że ta kampania kolonizacyjna przebiega dużo lepiej niż, niż rzeczywiście przebiegała, prawda? więc mamy tutaj do czynienia troszeczkę z czymś co, co wygląda jak wioska podjomkinowska co działa jak wioska podjomkinowska to znaczy Chińczycy, Chińska Partia Komunistyczna może robić co chce z pieniędzmi z podatków, to ciężko to objąć zachodnim umysłem ale proszę sobie wyobrazić kraj, który nie wydaje dużo na armię, wbrew temu co się tak wydaje, nie wydaje nic na soc social security tak praktycznie Ponieważ to miasta same sobie to załatwiają. Na przykład mieszkańcy Szanghaju mają swój system socjalny i, i, i emerytury i takie różne ubezpieczenia. Te wszystkie rzeczy są, ale to w Szanghaju. A Chińczyk spoza Szanghaju nie może stać się obywatelem miasta Szanghaju, więc tam mamy do czynienia z takim apartheidem prawno-ubezpieczeniowym, o którym mówił Guy między innymi, autor kilku książek o, o Chinach, rok koguta i, i niestety nieprzytłumaczone, to był rok koguta Chiny w roku Olimpiady 2008 i The Empire of Lies, czyli Imperium Kłamst z 2014, który niestety nie został przetłumaczony na polski, a szkoda, bo prawdopodobnie by wszyscy byli bardziej świadomi, jak to wygląda. No więc... Chińczycy nie muszą wydawać praktycznie pieniędzy na swoich obywateli. W związku z tym mają mnóstwo pieniędzy do swojej dyspozycji, I oni na przykład rzucają wtedy całą tą kasę na jakiś projekt właśnie pod kątem czystej propagandy, czyli, czyli na przykład na te wieżowce. Prawda? I proszę zwrócić uwagę, że pełno jest także na YouTubie. Filmów o tym, że Chińczycy już wieżowców nie, nie wznoszą. Nie, nie wiem, czy pan wie, dlaczego Chińczycy już nie wznoszą tych wieżowców. Bardzo jestem ciekaw, dlaczego. Dlatego, że to się jakby wyczerpało. Oni udowodnili, że mają więcej w Pudongu, w tej dzielnicy Szanghaju, czyli odpowiednik Manhattanu, szanghajski. Mają już więcej wieżowców niż, niż Manhattan i, i wyższe, niektóre z nich. I w związku z tym oni twierdzą, że już tam udowodnili, co było do udowodnienia, a teraz ta cała kasa idzie na, na AI, na artificial intelligence, na sztuczną inteligencję, ponieważ oni wiedzą, że to jest to, czego Zachód się najbardziej boi. No i oni wrzuciwszy mnóstwo pieniędzy na to, Jakiś tam rozwój tej branży spowodują, oczywiście, mimo licznych opóźnień ogólno-przemysłowych. Bo to wygląda mniej więcej tak, w ten sposób, jak jest taki program jest taki kanał serpensa Winstona Stercela To jest obywatel południowej Afryki, który był. Teraz mieszka w Ameryce, bo twierdzi, że w południowej Afryce już Chińczycy kombinują tam i zastraszają rząd, i on na to nie może patrzeć, więc jedzie, pojechał do Stanów Zjednoczonych. No więc Winston Churchill Winston powiedział, że powiedział coś takiego, że Chińczycy od 2017 roku potrafią dopiero robić własne kuleczki do piór i długopisów. Ponieważ to musi być stal niesłychanie wytrzymała. To się wydaje prosta rzecz, ale te kuleczki musiały być importowane z Japonii i Niemiec. Ja to sprawdziłem, tak było rzeczywiście. Oni sprowadzali do 2017 roku te kuleczki, ponieważ nie byli w stanie wyprodukować stali pierwszej jakości. Tylko dopiero drugiej, trzeci. Oni potrafią zbudować wielkie, wspaniałe rzeczy ze stali, ale takiej kiepskiej stali. nie? jak kiepska stal kończy, to widać po tytaniku, że tytanik był za duży i te wszystkie obłe formy z przodu i z tyłu statku się zaginały, więc widzimy, że oni są na takim tytanicznym nastroju obecnie, nie. można tak powiedzieć. Także, także tak to po prostu wygląda. Oni. Oni rzucają na coś mnóstwo pieniędzy i to wywołuje jakiś tam efekt, ale to oznacza, że niedoinwestowane są inne branże, tylko że tam nikt nie zaprotestuje, ponieważ to jest państwo totalitarne. Nawet nie autorytarne jak Rosja, tylko totalitarne. Dużo bardziej niż Rosja, zamordystyczne jeszcze. Oglądałem ostatnie, ostatnie nagranie tej organizacji, no tak można o tym powiedzieć, tak zwany Polski Ruch Antywojenny, i tam sporo było na temat Chin. Zasadniczo panowie Leszek Sykulski i Sebastian Pitoń no, mówili o tym, że świat będzie lepszy, kiedy, kiedy no, ten, ta hegemonia USA się skończy, kiedy będzie świat policentryczny, czyli w domyśle, że Chiny będą miały i Rosja więcej do powiedzenia niż teraz. I padło takie zdanie, Sebastian Pitoń to powiedział: Chińskie zasady organizacji współdziałania między państwami będą oparte o etykę obiektywną. A nie o zasadę kalego, tak jak w przypadku USA. No i w tego rodzaju treści właśnie. Ja jeszcze do, te, do tego ruchu prze, chciałem przejść później, ale odnośnie tego komentarza. Ja, jak Pan tutaj to też skomentował? No etyka obiektywna, to jest raczej w przypadku Zachodu. To zachód zawsze stara się podciągnąć pod jeden. Model etyczny, wszystko co się na świecie dzieje, czyli na przykład poszanowanie jednostki, czy coś. I właściwie jest wszystko jedno, czy to się wywodzi, to poszanowanie jednostki z liberalizmu, chrześcijaństwa, buddyzmu, czy, czy co tam jeszcze, taoizmu. Ważne, żeby było poszanowanie jednostki. Więc jeżeli chodzi o uniwersalne mo motywy moralne, no to one raczej wychodzą od cywilizacji zachodu. Nawet jeżeli jest takie fajne powiedzenie Witolda i Jurasza. Jednego z analityków spraw międzynarodowych, który powiedział, że Zachód nie zawsze postępuje zgodnie z zgłoszoną przez siebie moralnością, ale przynajmniej jakąś moralność ma. Natomiast Rosja i Chiny generalnie nie kierują się moralnością, one się kierują wyłącznie własnym interesem, więc moralność Kalego to raczej Chiny i Rosja. No, zarówno Chiny, jak i Rosja uważają się za jakiś specyficzny zupełnie byt, który nie jest częścią niczego innego. Chiny uważają się za cywilizację samą w sobie. To jest wyjątkowe zadufanie. Nie, nie, ma, nie ma podstaw do tego, żeby tak Chiny o sobie uważały, tak? Bo często jesteśmy karmieni, karmieni takimi opiniami, że Chiny to jest właśnie taka bardzo wartościowa pod względem nie wiem, jakiejś mądrości, taka mądra, stara cywilizacja i tak dalej, i tak dalej. No, no, oczywiście są mądrzy filozofowie chińscy, Konfucjusz, Mencjusz, y, Laodzy i tak dalej, starożytni filozofowie, i jacyś tam do nich też y, nawiązywali później. To, to nie można powiedzieć, że niczego takiego nie ma, no, ale y, jak się spojrzy na dzieje Chin, to zdumiewająco często Chinami rządzą jacyś barbarzyńcy, i to dosłownie barbarzyńcy przez duże B, czyli na przykład Mongołowie. Mandżurowie. Mandżurowie rządzą Chinami, rządzili Chinami o, przez całkiem niedawno, od 1644 roku, to jest dawno, ale do całkiem niedawno, do 1911 roku. Mandżurowie, którzy kazali wszystkim Chińczykom zapuścić taki warkocz barbarzyński, takich jeźdźców przecież stepowych, i Chińczycy wszyscy posłusznie ten warkocz zapuścili. Później, jak powstaje dzięki działalności Sun Yat-sena i Chiang Kai-sheka, później też powstaje. Republika Chińska, to pierwsze co oni robią, to golą te, te, te warkocze. Czyli Chiny mówią o tych, o na przykład o upokorzeniu od, od Europejczyków, prawda? O stuleciu upokorzeń i tak dalej, a tak naprawdę sami byli podbici w tym czasie już przez manżurów, czy przez ludek, którymi gardzili de facto i dali się całkowicie zniszczyć przez najeźdźców manżurskich a wcześniej mongolskich w średniowieczu i ich dynastie własne jak Tang na przykład się przeplatają z dynastiami jak Yuan, czyli dynastiami obcymi, mongolskimi. Potem mamy dynastię Ming, rodzima, a potem mamy dynastię Qing, czyli mongzhurów. Czyli proszę zwrócić uwagę, że to jest kraj, który przez połowę swojego życia jest albo podzielony, albo podbity to nie robi takiego super wrażenia, niech pan sobie wyobrazi na przykład Francję albo Rosję, która jest właściwie przez cały swój czas, całe swoje dzieje podbita, tak? przez połowę swoich dziejów podbita albo skłócona, no to, czy to robi takie aż wrażenie mądrości i dobrego planowania? Dlaczego naj, najludniejszy kraj na świecie, który jest najludniejszym krajem na świecie od starożytności praktycznej, nie mógł się obronić przed bandą patałachów ze stepów? I jeszcze i gniewa się wyłącznie na zachód, a nie zauważa w ogóle totalnego upokorzenia wcześniej przez Mandżurów na przykład, nie? Poza tym jest, dlaczego za mądry, oczywiście, mądrość tu i ówdzie jest, jak w każdym kraju, natomiast no mamy wyjątkowe przypadki, kiedy oni kompletnie nie planują, a to walczą z wróblami, a potem walczą z szarańczą, bo co to w ogóle jest, tak, że zwalczają wszystkie wróble, że to one niby niszczą ziarna, a potem muszą walczyć z szarańczą, bo szarańcza nie była zjadana przez wróble. I mamy no, spektakularne planowanie, ale planowanie wyjątkowo głupie. I moim zdaniem oni, oni politykę swoją prowadzą wcale nie z jakąś mądrością, tylko wyłącznie reaktywnie. Patrzą, czego się Zachód boi, co Zachód ceni, i dają wioski podjomkinowskie, dają jakieś pseudoprojekty naukowo-konstrukcyjne, coś, co właśnie widać, czym można omamić i opodatkowują tych nieszczęśników z głębi kraju, żeby rozwijać te kilkadziesiąt miast na wschodnim wybrzeżu i żeby one właśnie robiły ten, to wrażenie tak jak na Pana znajomym. No i, i, i to, to się tak kręci, tak. czyli to mamy zasłonę dymną, wioskę pod plus takie reagowanie na to, czy się, czego się Zachód akurat boi, no to to powiemy, to zrobimy. Nie? Także mamy kraj, który jest totalnie zakłamany bardzo agresywny nacjonalizm, jednocześnie wybiórczy nacjonalizm, więc zakłamany nacjonalizm, ponieważ nie widzą tutaj, mamy jakieś... właśnie go podboju, tylko podboje, nie? Bo, bo z tego można coś wyjątkowo. wyjątkowo nieuczciwy, bandycko zachowujący się kraj po prostu i tyle co, nie, co nie, oczywiście to nie zmienia faktu, że Mękkę na przykład czy już to była ciekawa filozofia, no ale ciekawą filozofię to też mieli Grecy, a jak dzisiaj wyglądają prawda? Zresztą są na no Kwestia Rosji, tutaj też chciałbym to poruszyć już może w kontekście naszych relacji, wiadomo że co się teraz dzieje, ale mamy środowiska, które uważają w Polsce tutaj które uważają, że możemy z Rosją mieć jednak dobre relacje, że można z nimi handlować, z, z Rosjanami zero wrogów wśród sąsiadów, takie no piękne hasło, ale chyba nieco idealistyczne w swoich założeniach, trochę utopijne. Więc tak, przechodząc z tematu Chin na temat Rosji, w kontekście właśnie Polski, między innymi, jak my powinniśmy postrzegać, jak, my, jak powinniśmy dzisiaj patrzeć na Rosję, no, która jednak przecież wywołała tę napastniczą wojnę na Ukrainie, choć oczywiście te środowisko, o których mówię, twierdzą, że to USA jest za to odpowiedzialne. Tu trzeba to nadmienić. No, ludzie, którzy głoszą tezę, jakoby USA namówiły Ukrainę do nie wiem, wywołania wojny z, z własnymi fragmentami Ukrainy, gdzie ludzie mówią głównie po rosyjsku, czyli tymi wschodnimi, bo do, do tego się sprowadza ta narracja, że, że Kijów wyrusza z armią na Ługańsk i Donieck. I że za tym stoją USA. No dobrze, tylko, tylko że to wszystko nie pasuje, bo pierwszy atak Ukraińców na Doniecki i Ługańsk, jako zbuntowane republiki, w 2014 roku jest przecież odparty, i to, to odparty przez Rosjan z zagranicy, przez rakiety wystrzeliwane z rosyjskiej strony więc Ukraińcy w ogóle byli nieprzygotowani do tego no to gdzie oni gdzie tu jest to planowanie ze strony USA no dobrze no to już, gdzie oni tam wsparli tych Ukraińców prawda no logika logiki nie ma to do, do dowodzenia. no ale weźmy teraz do tej obecnej wojny 2022 może teraz może teraz USA się przygotowały i chcą Rosję ugodzić za pomocą Ukraińców ale to też nie za bardzo działa, dlatego że obecnie spadają ceny ropy, gospodarka rosyjska się nie rozwija, jest dotknięta sankcjami jeszcze od tej poprzedniej wojny, czyli czas gra przeciwko Rosji. Czyli jakbym ja był Bidenem albo Trumpem albo kimkolwiek w Waszyngtonie, to ja bym poczekał z takim atakiem, aż Rosja będzie relatywnie słabsza. Prawda? Bo mamy, mamy Niemców, którzy owszem, mieli jakieś tam złudzenia co do rosyjskiego gazu, ale generalnie przechodzą na wiatraki, na, na tego typu energię. Tak? Mamy Francuzów, którzy są praktycznie samowystarczalni energetycznie, a tam gdzie nie są, to już są, tak? na tym to, to jest. Mają gaz, jeżeli gaz jest potrzebny, to z Algierii mają. Zresztą do Włoch też idzie z Algierii, do Hiszpanii też. Więc Rosja ma coraz mniejszy ten bat na Europę i jakbym ja był sojusznikiem europejskim, i tu kogokolwiek postawimy, tak, w Brytyjczyków, no to też bym poczekał. Niech Rosja jeszcze bardziej będzie na kolanach, wtedy jej ściąć łeb, nie? Więc to był dogodny czas dla Rosji, a nie dogodny czas dla USA. Tutaj to szwankuje. Poza tym, dlaczego USA miałoby być władne, w dyktowaniu Ukraińcom, którzy są dużym narodem, co oni mają robić do tego stopnia, żeby oni się dali posiekać na interesy USA. Nie, oni się daj, oni giną za interesy swoje, własne, po prostu mieli dosyć tego, że w cerkwiach promoskiewscy świadczenniki, czyli te popy, my mówimy popi, ale prawidłowo to się mówi świadczennik, na takiego duchownego, e, prawosławnego, no oni mówili proputinowski message, prawda, głosili z tych ambon, i ukraińcy mieli też tego dosyć, mieli dosyć tego, że oligarchowie, niektórzy ukraińcy są w kieszeni u rosyjskich, albo współpracują z nimi, też te, mieli tego dosyć, po prostu, I że y, kraj, w którym rządzi oligarchia, o czym mało ludzie zdają sprawę, on wygląda w ten sposób, że jak, jak pan jest na przykład takim, załóżmy, że jest pan rosyjskim przedsiębiorcą, tak? zrobi pan jakiś startup i chce na przykład pan, nie wiem, sprzedawać, nie wiem, płyty. Z grami komputerowymi, cokolwiek, tak? I pan tam zaczyna, pan już jakoś być widoczny na rynku, i któregoś dnia przychodzą smutni panowie, którzy dawniej pracowali w Specnazie i mówią, musi pan ograniczyć produkcję. A dlaczego? No, bo tu jest tam jakiś pan Siergiej Putinow, on jest kumplem Putina i on traci procenty w, w rynku, tak? I tak to wygląda. tak Wygląda kraj oligarchiczny generalnie. Jest zastraszenie. Ludzi, którzy mogliby do czegoś dojść, no to oni nie dochodzą do niczego, bo i tak też było na Ukrainie, ponieważ ten sposób funkcjonowania rosyjski on się na Ukrainę, on na Ukrainę promieniował i tam też byli tacy oligarchowie hamujący ambicje rozmaitych jednostek, prawda? Produktywnych i kreatywnych, więc ci wszyscy Ukraińcy wyjeżdżali po prostu do, do Europy Zachodniej, do Polski, do Niemiec i tak i do Czech. Widzieli jak się żyje na Zachodzie, a jak się żyje, to... jak się żyje w ruskim Mirze. Tak. To też jasne, to też, ale także już sam fakt, że Ukraina była pełno tego, pełna tego rosyjskiego Wzorca kulturowego, a na przykład Zełęski pochodzi z miasta, które się w latach 80. zbuntowało przeciwko nie, nie, nieuczciwości. I teraz mi wyszło. Niestety zapomniałam nazwy tej miejscowości, ale ona jest znana z tego, że gdzie się urodził Zeleński, Może pan zobaczy? W tak, każdym razie. W każdym razie. Tak, kriwi rok, tak. Kriwi rok, tak, czyli krzywy róg na nasze, tak. On jest, to miasto się zbuntowało przeciwko władzy ukraińskiej SS, SSR, czyli w skład, części składowej, tam było też dużo Rosjan, bo w Polsce dominuje też fałszywy mit, że rewolucja rosyjska jest jakaś internacjonalistyczna. Nie to było kolonialne państwo socjalistyczne, którym Rosjanie dominowali wszędzie. Na przykład Chruszczow jest u nas, często wierzy się, że on jest Ukraińcem, on był rosyjskim kolonistą. Więc to byli tacy spadochroniarze z Moskwy, to oni rządzili. Tak, ja, ja często spotykam się z takimi argumentami wśród takich najbardziej zatwardziałych zwolenników polityki Rosji już parę lat temu, że na, na taki argument, że to przecież pamiętamy, co Związek Radziecki robił i, i tutaj w Polsce i tak dalej. No to, ale Związek Radziecki to, to Żydzi, Gruzin, Stalin i tak dalej, mhm. a, nie, a nie Rosjanie no taki raczej chyba historyczny trochę ten argument. No, zapomina się właśnie, że no Chruszczow na przykład już był Rosjaninem i wokół niego byli już sami Rosjanie, także już za Stalina, który tak, był Gruzinem, Gruzinem był także Beria, Ławrienty, Beria, ale mm, było coraz mniej właśnie Żydów, Polaków, bo też Polacy też budowali Rosję Radziecką, tak, Dzierżyński, Marchlewski, ale... Mm, no to, to było, to, to się szybko skończyło. To wynikało prawdopodobnie z tego, że Rosjanie, jak było państwo carskie, to Rosjanie wtedy byli bardzo preferowani, jeszcze dużo bardziej niż w Związku Radzieckim. Więc, jeżeli mówimy o tym kontraście, to tak, czyli Rosjanie, jeżeli umiał pisać i czytać, szedł na czynownika, czyli urzędnika. Natomiast jak było kogo zatrudnić, czy Rosjanina, czy właśnie Żyda, Polaka, Gruzina i Ukraińca, to, to raczej Rosjanina. prawda? I w związku z tym oni tak, zasilali szeregi radykalnych tam eserowców, bolszewików i tak dalej, ale jak już to państwo było, to ono było i o tym się w ogóle się zapomina o tym, że um, historia jest płynna i jest w ruchu. I to nigdy tak nie jest, że bolszewicy z roku dwu, 1920 i Związek Radziecki roku 1940 czy 50 to, to jest ten sam świat, to jest inny świat. Są inni ludzie, inna, inna ekipa. Więc um, o tym się zapomina. Używa się świadomie się korzysta z tego, że ludzie nie rozumieją takich rzeczy. Świadomie się im miesza w głowach, oczywiście. To jeszcze to dopytam odnośnie relacji z Rosją i czy możliwe, jest, czy możliwe jest zrealizowanie tego hasła szczytnego żadnych wrogów wśród sąsiadów. No to zależy także właśnie od sąsiadów, prawda? Więc to, to, to my tak sobie możemy, prawda? Wie, wie pan, było, ja jestem historykiem, więc ja już to gdzieś słyszałem, oczywiście, bo my, tak, historycy mamy z wszystkim, nie? Już gdzieś to słyszeliśmy. W 1637 roku szlachta przyszła do Władysława IV, wazy, i powiedziała, że Polska powinna prowadzić tylko wojny obronne nie powinna prowadzić polityki zagranicznej żadnej, wojskowej, ponieważ jest to niepotrzebne i tylko dostajemy po uszach. To było świeżo po nieudanej wojnie z, i, i rozejmie w Altmarku, a potem w sztumskiej wsi ze Szwedami, więc no, to był nośny, nośny postulat. I to i myślano, że wojna służy dworowi królewskiemu, który się może umocnić, a szlachta się wszystkiego, niczego się tak nie bała, jak tego, że władza królewska się umocni. I wtedy wymyślono właśnie to hasło, które pokutowało, niestety, aż przez całe XVIII wieki do końca Polski praktycznie, że jeżeli My nie będziemy się wtrącać w sprawy zagranicy, to zagranica nie będzie się wtrącała w nasze sprawy. A to wszystko w Epoce, jak, szes, jak XVII i XVIII wiek, kiedy nie ma romantyzmu, i w XVII i XVIII wieku państwo, które nie pilnuje swego, no to jest tak, jak w tym przysłowiu: kijem tego, co nie pilnuje swego. Na przykład Polska jak upadała w XVIII wieku, jak była rozbierana, to współczyło jej dwóch intelektualistów w całej Europie, którzy nie byli do końca zrównoważeni psychicznie Edmund Berg i Jean-Jacques Rousseau. Tylko oni dwaj. Wszyscy inni, bo my mówimy często, że Wolter czy tam Diderot się uparli przeciwko Polsce, bo, bo jeden pracował dla Fryderyka II, a drugi Katarzyny II. To, to nie do końca, że oni pracowali dla nich. Diderot miał problemy finansowe i Katarzyna kupiła jego księgozbiór, ale pozwoliła mu tak długo, jak on żyje, korzystać z niego. Potem on pojechał do Petersburga. On jest dzisiaj w Petersburgu, Diderotowski księgozbiór. Natomiast Voltaire się pojechał do Fryderyka 1750-53, z nim tam jest. Potem się kłócą, potem się godzą trochę, ale to już nie jest jakaś wielka przyjaźń. Więc y, oni korespondują tak dalej, potem znowu w czasie wojny siedmioletniej, tam po trzech latach od tego rozstania właśnie. Więc to nie jest tak, że Wolter czy Diderot pracowali dla jakichś absolutnych monarchów. Oni po prostu byli typowymi oświeceniowymi y, intelektualistami i to, że oni mieli akurat liberalne poglądy, bo ci dwaj tak, Diderot to miał takie nawet radykalne, to to równie dobrze może Pan znaleźć konserwatywnych myślicieli z tej epoki, którzy Polsce absolutnie nie współczują, ponieważ kijem tego, co nie pilnuje swego. Jeżeli Polacy są takimi głuptasami, że nie potrafią zadbać o to, że państwo sprawnie działało, no to nie ginie takie państwo. Nie ma romantyzmu, przypominam, nie ma romantyzmu, czyli nie ma zachwytu. Taki jakiś twardy biedny, pragmatyzm, tak, taki trochę... Nie ma XIX wieku jeszcze, tak nie ma zachwytu nad biednymi Irlandczykami, biednymi Węgrami, tak, żeby, wie pan, żeby marsz węgierski komponował, czy taniec węgierski komponował Brahms, czy jakieś irlandzkie pieśni, bo biedni Irlandczycy, nie ma tego świata, tego mentalu w ogóle jeszcze nie ma, nie? XVIII wiek jest taki, że siła, siła i sprawność. XVII no dzisiaj... wiek, siła, sprawność i religia, to XVII wiek, a w XVIII wieku już siła i sprawność i naród. Czy można powiedzieć, że to teraz też jest w jakiejś mierze doktryna no, rosyjska, tak? Siła, do, te, do tego kłamstwo, do tego propaganda, bo ja tak, jak teraz się przyglądam Rosji, już troszeczkę tak w pół półserio powiem, że wyszedłem z Matrixa nie, takiego spojrzenia troszkę zniekształconego pod wpływem właśnie różnej tam propagandy prochińskiej i tak dalej. Widzę, że to jest państwo wprost oparte o o kłamstwo, o propagandę i kiedy słyszę takie różne stwierdzenia, no to właśnie zero wrogów wśród sąsiadów, to tak jak pan powiedział, no fajnie by było, ale, ale to zależy od sąsiadów. No, widać chyba gołym okiem, jaką prowadzi polityka Rosja, i to nie od dziś. No, więc no, jak, jak sobie ułożyć stosunki z takim sąsiadem? No, bo jakoś tutaj musimy, musimy współistnieć, chyba, że Rosja zostanie rzucona na kolana całkowicie, ale tego się chyba aż tak nie spodziewamy. To znaczy, tu jest trochę inna sytuacja, bo Polska w XVIII wieku była krytykowana za to, że źle traktuje chłopów, tak? że jest niewolnictwo chłopów w folwarkach. I to była oczywiście prawda, chociaż się próbuje temu zaprzeczać. I, I w ogóle, że to państwo należało tylko do szlachty, to był anachronizm i to było jak państwo piętnastowieczne wieczne w XVIII wiecznej Europie, więc nikt mu nie współczuł, to, to jest coś co innego w tym sensie, że ono powinno być bardziej oświecone i powinno być silniejsze i takie bardziej Sprawne i wtedy by zyskało szacunek, i to próbowali robić Sasi, to próbował robić tańcował August, ale nie, nie wyszło im, nie? I, i to o to chodziło. Natomiast i nawet te rzeczy, co nam się wydają takie trochę błahe, czyli jak oni budowali właśnie tutaj. Rozmaite dzieła sztuki, zbierali i tak dalej. To też było po to, że Polacy nie są jakimiś prymitywami, że, że, żeby pokazać, że to jest kraj, który coś stanowi sobą, także kulturowo. To też było ważne. To, to, to Ale tutaj przechodzimy do zupełnie innego mentalu, czyli do, do XX wieku. Rosja. Wie pan, każdy kraj tak naprawdę kieruje się siłą, y, skutecznością, tylko że niektóre kraje jeszcze do tego dodają prawa człowieka, na przykład, nie? Y, y, na przykład y w Polsce jest taki, taka wizja na przykład Wielkiej Brytanii czy Francji, jako takich krajów, które jakoś tam najlepsze lata mają za sobą, że teraz się zajmują głównie nie wiem, poprawnością polityczną i, no tak. i coś takiego. I tak, taki jest stereotyp. A de facto no, przecież Brytyjczycy pobudowali dwa super nowoczesne lotniskowce niedawno. Ich siła ich armii wzrasta, chociaż Bartosiak nie wiadomo, czemu mówi, że maleje. Nie wiem, czemu tak mówi, ale to nieprawda, Ym, Jacek Bartosiak no, on często mówi nie nie wiem. Jeszcze tak. do, do niego do, dojdziemy. dojdziemy. Jeszcze, ja wiem, zapytać. wiem, wiem, ale to tylko tak zagaiłem. W każdym razie, jeśli chodzi o, o Francję, to to jest najsilniejsza armia w Europie. Po, po rosyjskiej oczywiście. Więc też mamy do czynienia z krajem niezwykle sprawnym. To, jest to rzeczywiście się pokutuje, tylko wejdę w słowo na chwilę, po, tak. taki stereotyp, że no Francja to jest właśnie taka już rozlazła, że tam się już poddali Niemcom i tak dalej, że zniszczona już przez islam, zniszczona przez poprawność polityczną ale między innymi na Pana kanale można się dowiedzieć sporo ciekawych faktów odnośnie tego, że ta wizja jest błędna i wynika no, pewnie z ignorancji, pewnie z jakiejś takiej woli albo leczenia jakichś takich, nie wiem, jakichś urazów historycznych. Znaczy, w przeciwieństwie do armii rosyjskiej, która może operować w ciągu, 20, w ciągu 20, 48 godzin tylko na odcinku tutaj europejskim, armia francuska i armia brytyjska mogą wysłać kontyngenty wojskowe właściwie w każdy region świata, na przykład na Polinezję francuską. Albo na um, wysłać jakichś komandosów, jakieś samoloty, coś takiego, transportowe i, i, i bojowe grupy. Tam już są też żołnierze francuscy na Polinezji francuskiej. Są też w Afryce, są misje, prawda? W Mali, Senegalu i tak dalej. Brytyjczycy podobnie bardzo. To, to są kraje niezwykle silne i sprawne, generalnie rzecz biorąc. Właśnie to jest bardzo dziwne, takie przedstawianie Zachodu w ten sposób. To tak, jakby Pan odwrócił tą sytuację i przedstawiał tylko i wyłącznie lotniskowce brytyjskie i francuski lotniskowiec Charles de Gaulle, który jest jedynym z napędem atomowym, poza niebędący w posiadaniu USA, czyli mają jeden, ale za to taki wypaśny, taki po amerykańsku wypaśny. Bo te dwa no, supernowoczesne brytyjskie są jednak na ropę. No to, to tak jakby pan tylko mówił o tych statkach i o tej możliwości, co powiedziałem przed chwilą, a w Rosji mówił, o Rosji mówił tylko o tym, że tam mężczyźni piją i szybko umierają i żony są same, wychowują dzieci same, bo, bo Iwan czy Wasyl się zapili. Więc dokładnie odwrócenie tej sytuacji, tak? Jakby zrobić zachodnią propagandę w w takich rosyjskich kategoriach, to tak by było. Tak? Cały czas by Pan y, mówił na przykład, że nie ma żadnego problemu z imigrantami absolutnie we Francji. Y, problem z imigrantami we, z imigrantami we Francji wygląda tak, że jest problem z Algierczykami, kropka. Z Marokańczykami jest minimalny problem, z czarnymi muzułmanami nie ma żadnego problemu. Tak to wygląda po prostu. Taki jest obiektywny stan rzeczy. Więc jest problem z imigrantami, tylko sześć razy mniejszy niż się mówi. Nie? I teraz niech pan wyobrazi sobie sytuację, kiedy się mówi, że w ogóle nie ma tego problemu. Natomiast w Rosji wszyscy piją i umierają na przykład. No tak, to takie tak redukowanie rzeczywistości do tak jakichś uproszczo, skrajnie uproszczonych wizji. Tak, tak jak skrajnie. w Anglii jest problem z imigrantami z Pakistanu. Oni tworzą czasem gangi i zachowują się nie, nieładnie generalnie, rzecz biorąc w największym skrócie. Natomiast nie ma problemu z tymi imigrantami z Bangladeszu, chociaż to też są muzułmanie nie? i tak dalej. Także to, no, nie, nie mówiąc już o Hindusach, którzy w ogóle wnoszą niezwykle dużo do... Pozytywnego do, do życia Londynu i, i, i tych miast. No, więc mamy do czynienia z pewnym zaburzeniem wizji, więc, więc dla mnie na przykład jest zaskoczeniem, że dla ludzi było zaskoczeniem, że Zachód właściwie jednym palcem powstrzymał Rosję, bo tak to mniej więcej wygląda. No właśnie, ja tutaj chcę dopytać. dla mnie to nie jest zaskoczenie. Dla mnie to było zaskoczenie, że dla ludzi to jest zaskoczenie. No właśnie. Bo, bo przecież Rosja ma gospodarkę taką, jak ma, jak Włochy mają gospodarkę. No to co za problem dla całego Zachodu, nawet bez żadnego specjalnego zaangażowania. Poza tym się często podkreśla to, że na przykład Francja czy Niemcy mają tylko te 400 czołgów. no Ale po to jest NATO, żeby mogli mieć 400 czołgów, a nie musieli się zbroić i zbroić i zbroić, prawda? Jak Izrael na przykład na swoje musi się zbroić i, zbroić i zbroić, bo jest sam de facto w tym swoim regionie. Tutaj w tytule naszej rozmowy dwa nazwiska się pojawiły, już wspomniane, czyli Leszek Sykulski i Jacek Bartosiak. Zdaje się, że o Leszku Sykurskim trochę mniej pan mówi na kanale, bo zasadniczo jego działalność jest przez wszystkich chyba dosyć dobrze rozpoznana, takie mam wrażenie. A, ale dużo Pan wspomina i to krytycznie doktora Jacka Bartosiaka i chcia, chciałbym zapytać, w czym, to znaczy co jest przewiną, jakie są przewiny doktora Jacka Bartosiaka i, i ja na przykład no, też oglądałem różne materiały na temat armii nowego wzoru, czytałem komentarze i okazało się, że ta armia nowego wzoru taki sztandarowy projekt Jacka Bartosiaka został, po pierwsze w ogóle się nie sprawdził na, na Ukrainie i też został no, zasadniczo zniszczony, zmiażdżony przez ekspertów, przez tych, którzy zdają się na, na wojskowości. Pan też tutaj krytykował. Co jest z tym Jackiem Bartosiakiem? Jaką rolę tutaj pełni w polskiej przestrzeni publicznej? To jest zupełnie inny przypadek. Leszek Sykulski jest generalnie prorosyjskim konserwatystą polskim. Nie ma, nie ma powodu, żeby sądzić, że on jest jakoś kupiony przez Rosjan, ale oczywiście nie mamy no, no nie, nie ma sposobu, żeby to stwierdzić. Natomiast niektórzy konserwatyści dali się nabrać. Na takie określenia, że Rosja, no to nie tylko on, no na przykład e, profesor Adam Wielomski, na przykład też dał się nabrać na taką wizję, że Rosja jest krajem konserwatywnym w jakiś sposób i że ona jest jakby jakąś taką ostatnią nadzieją konserwatyzmu w Europie. Tylko, że nikt nie widzi tego, że Rosja nie jest krajem konserwatywnym, bo po prostu nie jest. Po, ponieważ tam mamy rządy oligarchów, którzy są kumplami Putina, oni najczęściej są ludźmi w zasadzie apolitycznymi, takimi kompletnie wypranymi z wszelkiej idei, ideologii i ideałów, i oni muszą się tylko i wyłącznie liczyć z grupą biznesmenów skupionych, których jakby emanacją jest trochę Miedwiediew. I to są właściwie jedyne dwie grupy. Więc tam ludzie, którzy tworzą jakieś ideologie, jak na przykład ten euroazjatyzm tego Aleksandra Dugina no to oni są kwiatkiem do kożucha tam, a nie jakby tym tą sprężyną wywołującą całą sytuację. Zresztą Aleksandr Dugin głosi wbrew wszelkiemu zdrowemu rozsądkowi, że Rosjanie są bardziej podobni Persom, Turkom czy Chińczykom czy Hindusom niż Europejczykom, podczas gdy Rosjanie to jest europejski kraj w sensie etnicznym całkowicie niemal i w Rosjanie mieszkają w europejskiej części zasadniczo i jest to kompletny absurd. Chińczycy i Chińczyków nie lubią, Chińczycy i nie rozumieją, Chińczycy i Rosjan też nie. Nie ma tutaj, to bardzo ładnie to opisał do, doktor Lubina, Michał Lubina, ale to widać, że po prostu tam nie ma żadnego... Porozumienia kulturowego, wręcz przeciwnie, tak jest wielkie, um, wielkie podejrzenia wzajemne, i tak dalej. Rurociąg Siła Syberii, który miał być takim super um, tutaj łącznikiem, więc, no, no jest raczej słabo, słaby. Mamy dodatkowo jeszcze jest ta kwestia, że no, Rosja nie jest krajem konserwatywnym, choćby dlatego, że tam często jest łatwiej zrobić aborcję niż badania prenatalne. Dla mnie jako liberała to nie jest specjalny problem, ale dla konserwatysty powinien być tak, że to jest, to, to jest problem dla konserwatysty, zwłaszcza takiego bardziej chrześcijańskiego, bo to oczywiście Zachód ma trochę większe zróżnicowanie konserwatyzmu. Zachód ma konserwatystów na przykład typu świeckiego jak David Cameron, którzy mówią, że ma być silna rodzina, w tym także homoseksualna też. A niech się ożenią, będą i wychowują dzieci i będzie więcej silnych rodzin, tak? A konserwatysta chrześcijański powie, no nie, no bo jest napisane, że kobiety nie i mężczyzny. To, no, to, no to oni mają i jedno i drugie. I to, że Putin nie lubi gejów i myśli, że organizacje gejowskie są w jakiś sposób nośnikiem zachodniej propagandy, bo być może czasami tam się coś zdarzy, że oni coś tam rzeczywiście jakieś połączenie mają, bo to jest troszkę tak, jak yy, jak swego czasu konserwatyści się zachwycali podczas II wojny światowej Hitlerem, który walczył z wpływami Wielkiej Brytanii, w tym także z masonami. Bo masoni nawiązywali trochę do ustroju brytyjskiego, niemieccy masoni, więc to było zwalczanie według niego jakiegoś tam elementu kulturowego obcego, tak, którego on nie chciał, liberalnego. No i teraz i to było uogólnione do tego stopnia, że potem jakiś Belgijski czy włoski konserwatysta myślał, że to może ten Adolf nie jest taki zły, prawda? No bo tylko on to robi z punktu widzenia dlatego, żeby mu tam nikt nie skakał i nie przeszkadzał w jego tyraństwie, a nie dlatego, że to jest jakaś Tak bardzo właśnie bardzo pamiętam, taką, tak, ja pamiętam taką rozmowę z też z zwolnikiem tej teorii, że Rosja Rosjanie to jest społeczeństwo konserwatywne, bo tak ta osoba mi powiedziała. No i ja Zdziwiłem się, że, że, że tak to można też postrzegać. A argumentem było to, że na Placu Czerwonym była jakaś tam parada tam LGBT i tak dalej, i ona wytrzymała tam minutę czy, czy, czy dwie minuty. Nie parada, tylko ktoś tam z flagą tam, tą tęczową. I no, ja mówię, przecież nie można uogólniać tego jednego przypadku i zasadniczo kwestii stosunku do, do, do tej, powiedzmy, agendy państwa rosyjskiego. I nie można uogólniać do postrzegania całej Rosji, bo przecież spójrzmy na statystyki, czy to, czy to aborcji tej wspomnianej przez, przez pana, ale również no, kraj zżerany przez patologię, przez nałogi, narkomanię, alkoholizm, tak, epidemia HIV. No, wystarczy nawet na te twarde statystyki spojrzeć, żeby zobaczyć, że no, mamy tutaj do czynienia jednak z krajem, który no, do naszych tutaj zachodnich standardów, jeżeli można tak powiedzieć, no, to zdecydowanie nie, po pierwsze, właśnie nie, nie, nie dotrzymuje tutaj kroku. No, ale co to jest za społeczeństwo konserwatywne, w którym się szerzy alkoholizm, narkomania i, i aborcja? Alkohol, no, dla mnie aborcja jako liberała nie jest takim problemem, oczywiście, ale, ale tak, alkoholizm i narkomania oczywiście to są oczywiście problemy. Natomiast, ale tak, ogólnie rzecz biorąc, no to nie jest to. Poza tym, do tego jeszcze można dodać też ten mental, taki typowy nastolatków rosyjskich, którzy dziewczyny na przykład. To też znowu, no, dla mnie to nie jest dla liberała jakiś problem, ale dla. Konserwatysty to powinien być problem, że jest, jest nadmiar tej seksualizacji, tak zwanej, jest malowanie się, szminkowanie w sposób zupełnie nieprawdopodobny. Tak? Ja nigdy, nigdy nie widziałem takich. Tylko rosyjskie dziewczyny są tak umalowane dosłownie jak, jak, jak jakieś ptaki z tropikalnej dżungli. Wszystko odsłonięte oczywiście, taki kult pieniądza dla pieniądza. Takie Mamy takich zwanych młodych ruskich, tak zwanych, którzy. Którzy są czasem się chlubią z tego, że nie wiedzą, ile chleb kosztuje, albo płacą w sklepach, i to czasem widać, że płacą w sklepach jakąś absurdalną sumę, żeby kupić pochanek chleba, ponieważ nie wiedzą, ile kosztuje buchanek chleba, bo tam ostatni sobie sprowadzili ze Szwajcarii, prawda? Jakiś tam wypiek z jakiejś tam piekarni, w jakimś kantonie Szwedz na przykład, żeby mieć na rano chrupiący chlebuniek, no to co są ludzie, którzy nie albo mają własnych kucharzy, własne piekarniki, prawda i w ogóle cuda nie widy. No to, to jest taki, jest jak się włącza to takie tanie bogactwo, dlatego że jakaś maść czarna z ziemi płynie, czyli ropa na przykład, albo jakiś gaz, czy coś takiego. No i to jest, taka, to jest takie łatwe bogactwo. To takie same zjawiska mamy też w krajach arabskich, prawda, które słyną z. Właśnie z, z takiego te, te elity rządzące krajami arabskimi, tymi, które mają ropę, bo te, którym już ropa się skończyła, to one są bardziej sensowne, na przykład Jordania. Jordania jest dużo mądrzejsza w polityce wewnętrznej i zagranicznej, bo się wreszcie skończyła ropa. Natomiast tych, którym się nie skończyła jeszcze ropa, no to to jest właśnie takie jedno wielkie um, cieszenie się życiem do, do, do kwadratu i do sześcianu, tak na zasadzie. Na zasadzie marnowania, jedzenia, marnowania zasobów. No tak, Wławienie się w luksusie i Tak, kławienie tak, chciałbym... się w luksusie. Jeszcze, jeszcze co jakiś czas dochodzą do tego skandale, że na przykład jakaś saudyjska księżniczka była złapana na przykład na, na, na orgi z kilkunastoma mężczyznami w Belgii czy gdzieś tam, I takie rodzaju, tylko im się takie rzeczy zdarzają. jest jedna wielka hipokryzja po prostu i. I, i zepsucie raczej obyczajów więc, więc poza tym są też te teorie, bo na zewnątrz muzułmanie też pre, prezentują się jako taka kultura na przykład strasznie anty-LGBT a tak naprawdę według wielu badań tam może być więcej procent właśnie dlatego, że to jest ukryte i to jest takie jest bardziej podnieżające tak. i, i tak i, i kulturowo wcale nie tak jednoznacznie potępione, także tak jak mówię, no dla mnie jako liberała to nie jest problem, ale chodzi o to, że to to jest takiej no, na zasadzie no, specyfika tak? ale, ale dla konserwatysty no, który się martwi że nie wiem że że czy tutaj jest za duże, może przyzwolenie, czy coś na tego typu zachowania, no to musimy pamiętać, że trochę mamy do czynienia z fasadą, a w środku to zupełnie inaczej wygląda. Nie? Takie Dobrze, to, to jeszcze z, z tym Bartosiakiem. Jak to jest z tym Bartosiakiem? Jaką on tutaj rolę nie Je, Jeszcze bym dodał rolę też bardzo dziwną kościoła e, przecież prawosławnego, prawda, który jest totalnie pozbawiony głowy od i, 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 tak, i prostych ludzi napomina i, i beszta, natomiast no, nie ma. W sobie siły moralnej, żeby powalczyć trochę z oligarchią i z bandytyzmem, prawda, państwowym. Więc, więc Sokulski po prostu dał się na to nabrać. Tak, Bartosiak, więc ja myślę, że Sykulski po prostu jest nierozsądnym człowiekiem, który dał się nabrać, no bo no, być może tam ma jakichś rosyjskich znajomych i jakby no, w pełni rolę pożytecznego idioty po prostu. Natomiast jeśli chodzi o Bartosiaka, no to Bartosiak jest przede wszystkim handlarzem strachem. To jest człowiek, który co chwilę mówi, że Zachód jest słaby, Zachód nie reaguje. Nawet jak już Zachód reagował, to mówił, że Zachód nie reaguje i że jest skłócony. W momencie, kiedy wszyscy tupnęli nogą i Niemcy powiedzieli no dobra, wyrzucamy, po dwóch dniach tylko wyrzucamy Rosję z tego SWIFTA i zaczęli ograniczać te kontrakty z Rosjanami po dwóch dniach. To było, że Niemcy prowadzą własną antyamerykańską politykę, i zaraz się cały świat Zachodu rozwali. Trzeba się zastanowić, z kim my teraz musimy trzymać. Czy z Niemcami, którzy chcą handlować z Chińczykami, czy z Amerykanami, którzy zabraniają Niemcom handlować z Chińczykami. Przede wszystkim ten, ten dualizm, ten rozpad istnieje tylko w głowie pana Bartosiaka. Ale Nie czy rzeczywiście Niemcy tego... zupełnie, zupełnie szły w taką stronę jak. Zachód, bo przecież no, słyszeliśmy o różnych problemach z dostawami uzbrojenia, także, że Niemcy tutaj by trochę się ociągały, no, takie różne informacje gdzieś się pojawiają zasadniczo i, i chociażby no, to oparcie o infrastrukturę, znaczy taka infrastruktura bezpieczeństwa, czy zasadniczo może niebezpieczeństwa, ale no, wiadomo, że Niemcy brały tanie surowce z Rosji i też nie do końca chciały od razu z tego rezygnować. Tam chyba ktoś musiał pomóc mhm. z tym Nord Stream. No są różne teorie kto pomógł z tym Nord Stream, niektórzy mówią że Amerykanie, niektórzy Rosjanie sami, żeby ukarać Niemców, bo to też jest możliwe. Natomiast albo żeby nie wiem, i no, dla im było najłatwiej, bo znali wszystko jak najłatwiej zniszczyć własny rurociąg. W każdym razie w każdym razie Niemcy mieli nadzieję bo polityka Niemiec i Stanów Zjednoczonych jest tak naprawdę dosyć podobna i tego Bartosiak i jego fani kompletnie nie rozumieją, to znaczy Amerykanie na przykład liczyli bardzo długo że oni, um, dobra z Rosją jest problem, Rosja bandy, bandyci okej, okay, no Dobrze, to z Rosją będzie trzeba ostro, ale z Chińczykami to sobie pohandlujemy, Chińczycy, przeniesiemy tam fabryki. Chińczycy poznają wartość pieniądza z zachodu, zaczą nas lubić, potem wprowadzą demokrację na przykład. Wszyscy teraz są pierwsi mądrzy, że to nie zadziała i to nigdy nie, nie miało prawa zadziałać, a wtedy wszyscy mówili, że to jest dobry pomysł. Ja dzisiaj nie pamiętają już tego i wydawało się, że to jest dobry pomysł, bo przecież Amerykanom się udało przekabacić na zachodni sposób myślenia Koreańczyków, połudź, południa, Japończyków, więc czemu by się miało nie udać, nie? No nie ma powodu dlaczego, my tylko widzimy, że się nie udało. Że Chińczycy wykorzystali te pieniądze do, do męczenia i gnębienia krajów dookoła, tak? Wietnamczyków, Filipińczyków itd. i tak I do polityki agresywnej po całym świecie, dla szpiegowania i tak Natomiast Niemcy zrobili dokładnie to samo co Amerykanie, tylko wobec Rosji. Że Rosja polubi euro, będzie taka bardziej spolegliwa i tak dalej, złagodnieje. No i oczywiście Niemcy i Amerykanie nawzajem się oskarżają, że to, co tamci zrobili, to było naiwne, ale zrobili to samo. Oni zrobi to samo. Bill Clinton powiedział Niemcom, żeby wzięli większą odpowiedzialność za Europę. To było bardzo znane jego stwierdzenie. Czyli krótko mówiąc, żeby Amerykanie nie musieli tu ciągle tego bezpieczeństwa pilnować, żeby Europejczycy też ruszyli tyłek i zbudowali jakąś wspólną armię europejską, na przykład, albo coś. Więc to nie jest tak, że Amerykanie są przeciwko. Takim ambitnym zamierzeniom obronnym Unii Europejskiej, czy w ogóle wspólnoty europejskiej, czy cokolwiek. Nie, oni są jak najbardziej za, bo to dla nich jest oszczędność pieniędzy. Więc kreowanie, oczywiście, że może być pewne rozbieżności zdań, jakieś takie małe syfki tutaj pomiędzy Berlinem a Waszyngtonem, ale generalnie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone, czy to pod Clintonem, czyli demokratami, czy to pod Trumpem, czyli republikanami, byli za tym, żeby Europa. Bardziej o swoje, swojego pilnowała, prawda, swojego bezpieczeństwa, że Amerykanie byli trochę zluzowani mogli się zająć Chińczykami i tak dalej. Więc Bartosiak mówi bzdury totalne, że tutaj jest jakiś wielki konflikt. Nie ma wielkiego konfliktu. Wiele firm, które amerykańskich wyszło z Chin i teraz na, za to jakiś chyba Volkswagen podpisał z Chińczykami umowę i tutaj znowu jest wielka narracja, że Niemcy wchodzą. to z kapitałem do Chin, Amerykanie wychodzą. A to też nie da się tak powiedzieć jednoznacznie, bo w ogóle Chińczycy przestali tak bardzo ułatwiać inwestycje i tego typu rzeczy dla ludzi zachodu, licząc, że właśnie skłócą ludzi zachodu. Więc w ogóle tam inwestowanie jest. Jak, jak na przykład pan by poszedł do sklepu zabawkarskiego albo sklepu z telefonami komórkowymi, to pan zobaczy, że tych rzeczy made in China jest coraz mniej że są made in Vietnam, są made in Bangladesz, made in Indonesia, made in Malaysia. Tak to się zmienia po prostu. Także made in Hungary na przykład i tak dalej, made in Romania, made in co pan chce, nie? ale China jest coraz mniej. Te rzeczy, co byli wczoraj, były China, i to nie jest tak, że to są tylko amerykańskie na przykład rzeczy. To są także koreańskie, niemieckie produkty, które były składane w Chinach, to one nie są teraz składane w Chinach. I tak, i tutaj Niemcy po prostu będąc bliżej, będąc w Euroazji, rzeczywiście jakiś tam wpływ do geografii jest, że oni trochę przez bardziej ruszowe okulary wolą patrzeć na Rosję i Chiny. Ale zasadniczo równają do szeregu, jak jest Zachód, no bo trochę nie mają innego wyjścia, wie pan, no bo Zachód to jest to prawa człowieka, i inne takie rzeczy, które się ceni generalnie, więc świat, w którym Rosja i Chiny są silniejsze, no to jest kraj, gdzie jest mniej tych praw człowieka, tak, świat, świat, w którym jest słabsze są te prawa człowieka, więc e, świat trochę nieprzewidywalny, trudny, okrutny, brutalny, więc te, tego, tego nikt nie chce. I jeszcze jest jedna dziwna rzecz: ludzie mówią o krajach BRICS, jakby to był jakiś kraj. Tak, tak. Ja, też, ja też słyszałem bardzo często ten argument, kiedy rozmawiałem z kimś na temat właśnie siły Zachodu i Chin, pewnej nieproporcjonalności w, w, w opiniach, że no, tutaj jest BRICS, że przyszłość należy właśnie do BRICS, że to jest takie zjednoczenie, już, no, tak, no, właśnie, które rzuca, rzuca wyzwanie Zachodowi i zasadniczo to już koniec Zachodu, bo BRICS. A jak jest naprawdę? No Brazylia jest krajem z ogromnymi problemami ekonomicznymi, które były tuszowane przez wiele lat, więc trudno powiedzieć, czy ona się zwija czy rozwija. Jakoś tam sobie radzi. Ameryka Południowa, Afryka Południowa, South Africa, która jest tym S-em na końcu, tą literką S, no to jest kraj, który zasadniczo bardzo źle działa. Jest rządzony przez dosyć radykalną lewicę, Obecnego tego premiera nie znam, poprzedni był prezydenta, nie znam. O poprzedni był Zuma. To był komunista bez żadnej wizji, jak, jak to państwem sterować w stronę. Jeżeli chodzi o Afrykę, to to się dobrze rozwijają. Takie kraje jak Botswana, jak Odziwo, Ruanda, jak Gwina Równikowa, jak Namibia dzięki turystyce i, i też małemu zaludnieniu, więc też problemy społeczne mniejsze są. To są kraje, które się rozwijają w Afryce, a nie South Africa, więc to jest. Poza tym Indie i Chiny się nienawidzą i niedawno miały bitwę, przecież, graniczną. Więc jaki, jaki to jest w ogóle klub? To jest pięć rozwijających się gospodarek. Ja bym powiedział, że najciekawsze gospodarki rozwijające się obecnie na świecie to jest na przykład Meksyk. To są takie kraje, to te rzeczywiście gonią Zachód, prawda? Natomiast Brazylia, mam wątpliwości, Indie mam wątpliwości, tam jest, korupcja, jest gigantyczna I, i, i resztki systemu kastowego to jest ogromne obciążenie. No, Chiny z tym ich fałszowaniem to nawet nie wiemy, jak ta gospodarka tak naprawdę. Wiemy tylko, że jest dużo mniejsza, ale nie wiemy, jak ona działa tak naprawdę. No więc te kraje są bardzo nadmuchane, wszystkie i one przede wszystkim nie działają jako żaden klub. To nie jest jakaś, to nie jest jakiś sojusz ani nic z tych rzeczy szanghajska organizacja współpracy, który się już trochę mniej mówi, bo chyba dlatego właśnie, że ludzie wiedzą już, że ona nie działa. A o BRICKSie jeszcze ludzie nie wiedzą, że on nie działa, bo on w ogóle jego nie ma. To jest po prostu tak, jakby pan sobie powiedział, Australia, Kanada, Nigeria i by pan powiedział, że grupa AKN, po prostu jakieś kraje, które coś tam wspólnie robią, nie wiem, mają język angielski na przykład. No, no tak. I jeszcze tak powoli, zmierzając do końca naszego mhm. spotkania, chcę zapytać o. Oto hasło to nie nasza wojna, bo pan też się wypowiadał w ostatnim live, No i tak zasadniczo, z jednej strony powiedział pan, że to nie jest nasza wojna, o tyle że my nie uczestniczymy bezpośrednio w tym, i tu można się zgodzić, ale jednocześnie no, w naszym interesie jest to, żeby Rosja nie przybliżała się do naszych granic. Tak, tak sparafrazuję pana słowa. Mhm. No tu mamy pewnie na czacie kilku zwolenników, bo widziałem nawet tego rodzaju hasło. I jak pan się do tego odniesie? Jakby pan rozwinął jeszcze ten, ten komentarz? Jak i tutaj mam, powinniśmy mieć stosunek do tego, co się dzieje, i, i jak to, co się dzieje, może mieć wpływ na, na przyszłość naszą, naszego kraju, jeżeli możemy tutaj pokusić się o tego rodzaju prognozy? No ja bym powiedział, że między Polską a Ukrainą nie ma pełnej zbieżności interesów. Polska jest krajem natowskim, Ukraina nie jest krajem natowskim. Polska uczestniczy w najpotężniejszym sojuszu na Ziemi. Polska, Ukraina nie uczestniczy. Jest no, taki, to jest taki no man's land, między wpływami Zachodu i Rosji, w pewnym sensie, który chce być w obrębie Zachodu, ale. Więc w interesie Ukrainy jest wciągnąć Polskę i inne kraje w wojnę 100% po ich stronie, chociaż teraz ostatnio. Widziałem, żołnierze i dowódcy ukraińscy mówią, że my zrobimy tą robotę, Wy przyślicie tylko sprzed, więc już jakby trochę spuścili z stonu, ale długo bardzo mówili o tym, że oni by chcieli, żeby, żebyśmy uczestniczyli wprost. I teraz moim największym zmartwieniem nadal zresztą tylko trochę mniej niż, niż wcześniej. Jest to, że ja się obawiałem bardzo takiej sytuacji, że Polska będzie dostarczać mnóstwo, mnóstwo sprzętu i mówić: Zobaczcie, róbcie to, co my, i nikt inny tego za bardzo nie zrobi, że może Brytyjczycy i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście sytuacja tak nie wygląda. Na szczęście Brytyjczycy wysłali te challengery, wysyłają te szczołgi. Francuzi wysłali te patrolowe, lekkie, w sumie to nie są czołgi, to są wozy patrolowe z dużą armatą, takie sześciokołowe, AMX-y. Były wysyłane armatochaubice, zarówno niemieckie, jak i francuskie. Były wysyłane przeciwlotnicze gepardy z Niemiec. Jest też pomoc humanitarna na gigantyczną skalę, której w Polsce się w ogóle nie zauważa, w ramach wspólnej jakby kieszeni Unii Europejskiej, gdzie oczywiście płatnicy netto dają tą pomoc, dlatego my się nią nie chwalimy, bo my jesteśmy biorcą netto w UE i dlatego ta pomoc jest jakby niedostrzegana, ale no nie tylko czołgi się liczą. Czyli ja uważam, że w naszym interesie jest tak, żebyśmy wysyłali te czołgi, żeby Ukraińcy walczyli o to, żeby móc do nas dołączyć do NATO, czy tam w przyszłości do struktur zachodnich i w taki sposób, żeby było widać, że to oni tego chcą. A nie, że my, Zachód ich tu buntujemy czy coś takiego. Tak to powinno wyglądać. Jest sytuacja dobrze wygląda tak, jak jest, a mogą ją zepsuć tacy właśnie dziwni ludzie, jak Bartosiak, którzy mówią już o jakiejś aktywnej obronie Ukrainy przez polskie wojsko i w ogóle co to w ogóle jest? Jakim cudem nikt nie pomstuje na niego za, nadto, za to, że on takie bzdury opowiada? tak jakby nas przygotowywał rzeczywiście mentalnie do tego. Więc ziarnko prawdy w tym, co Sykulski powiedział Bartosiaku, że on się zachowuje tak, jakby nas przygotowywał do wojny w tym, ziarnko prawdy w tym jest. Tylko, że Sykulski się martwi mówiąc to o Rosję, a ja się martwię o Polskę i o NATO. Mam, mam gdzieś Rosję, co się z Rosją stanie. On nie, nie zasługuje na to, żebym się o nią martwił. I, i, i nikt tutaj. Natomiast... Martwi mnie trochę to, że nieodpowiedzialne zachowanie takich różnych bartosiaków, którzy dla. Samo o promocji powiedzą wszystko i straszą Polaków, i mówią, że za chwilę będzie napadną nas Rosjanie, za chwilę my musimy tutaj jakieś okrężną obronę robić, że wszystko, co robi rząd, który się przecież zbroi nieprzytomnie przez cały czas, że to jest nadal niewystarczające. A co by było wystarczające? Bartoszak jednocześnie mówił, że ilość sprzętu wojskowego do kupienia tak po prostu luzem na rynkach międzynarodowych jest bardzo ograniczona, a jednocześnie cały czas mówi, że tych zakupów jest o wiele za mało i one są nieprzemyślane i tak dalej, chociaż on potem zaraz mówi, że no tak, ale kupują to co jest. No tak, ale to nadal nie, No to niech on się zdecyduje może, a potem dopiero mówi, bo moim zdaniem jest po prostu szkodnikiem, który gada co muśli na język przyniesie, grunt, żeby on powiedział wszystko o, o wszystkim i były Jupitery na nim skupione i on potem tam zarabiał, no to nie, no to jest po prostu bardzo antypatriotyczna jednostka wyjątkowo egotyczna, która nie rozumie, że swoim gadaniem nie tylko dostarcza Rosjanom propagandowych jakichś tam wideoklipów, które oni mogą użyć są tacy jeszcze inni ludzie, którym się coś takiego wymsknie czasem dziwnego jak Radosław Sikorski czy coś ale Bartosiakowi to wymsknie co chwilę, prawda a, a, a Sikorskiemu ze dwa razy. I Wartośak jest owszem prywatną osobą, ale jest osobą rozpoznawalną i to ma swoją niestety wagę i szkodliwość. Natomiast Sykulski jest po prostu człowiekiem, który lubi Rosję i on niestety dla tej Rosji głupoty opowiada, kłamie i tak dalej. To jest prosta sytuacja, więc ludzie widzą szkodliwość Sykulskiego bardzo wyraźnie, natomiast myślą, że to co robi Wartośak jest moralne i etyczne. Nie jest. To jest po prostu szkodnik innego typu. Pytanie z czatu Stanisław Karkiewicz zadaje, czy pan doktor Piotr rała jest europocentrystą? Yy, poniku wnioskuję, że to miłośnik Cata Mackiewicza, tak? więc jakieś klimaty neo-jagiellońskie tutaj pewnie. W każdym razie, których ja krytykuję na moim kanale, Europocentryzm oznacza różne rzeczy. Europocentryzm na przykład najczęściej oznacza to, że uważa się Europę za jakiś wyjątkowy rejon na świecie. I myślę, że tak, myślę, że żyjąc w Europie, zawsze jesteśmy trochę europocentrystami, że tego się nie da tak do końca uciec na przykład. Ale teraz pisząc w kolejne historie różnych krajów bez mitów, to znaczy pozbawiony tych takich śmietków emocjonalno-propagandowych, są te fakty historyczne, tam mają być pozbawione, tak to ma działać. No to na przykład zaraz po historii Hiszpanii będzie historia Chin, potem i Japonii też, więc USA też oczywiście będą, więc nie jestem chyba takim europocentrystą. Okej, okay. w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że to było ciekawe doświadczenie tutaj dla też widzów mojego kanału. Zaproszenie kogoś spoza tzw. bańki informacyjnej, bo te bańki są w, naszym, w naszej przestrzeni publicznej i prawicowe, i lewicowe. Ja chciałbym jednak, żeby nie tkwić w żadnych bańkach, tylko dążyć do prawdy. Nie przez pryzmat, spoglądać na rzeczywistość, nie przez pryzmat różnych ideologii czy, czy jakichś różnych właśnie skrzywień ideologicznych, a po prostu. Spróbować, o ile to możliwe, dojść do prawdy, no, zobaczyć ją taką, jaka ona jest, prawdę o rzeczywistości. Bardzo dziękuję. Piotr Napierała, doktor Piotr Napierała, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.